Do Ciebie mam właśnie takie pytanie, że Ty jesteś osobą młodą, jednocześnie zarówno z wykształceniem, z wiedzą w innych dziedzinach niż MLM. Mam tu na myśli na przykład szeroko pojętą biologię czy technologie informatyczne. Jednak wybrałeś MLM, pracę w systemie MLM. Dlaczego? Co Cię kręci tak naprawdę w tym MLM-ie? Aniu, sam MLM nie jest dla osób stricte z wykształceniem biznesowym. Tak? Nie ma czegoś takiego jak studia MLM. Tak? Mhm. Tutaj może pracować każdy. Czy jest to biolog, czy jest to informatyk, czy jest to jakiś cieśla nawet, prawda? Czy nauczyciel, czy nawet osoba, która nie ma pracy i dopiero szuka. W MLM-ie przede wszystkim odnalazłem wolność. Tak? Szeroko pojętą wolność. Miałem akurat tą okazję, że pierwszy raz styknąłem się z MLM-em, z marketingiem wielopoziomowym, dokładnie kończąc studia. Ostatnie miesiące nauki na uczelni wyższej. I stwierdziłem, że spróbuję. Może troszeczkę powiem to tak, co mi szkodzi. Trochę na luzie. Mm-hmm. Prawda? Nie, że już to od razu wierzyłem, że będę tam zarabiał miliony. Wydawało mi się to bardziej taką bajką. Tak? Plan marketingowy, duże pieniądze, osiągniesz to. Ale spróbowałem. Po kilku miesiącach pracy, ale prawdziwej pracy, nie, że poświęcałem temu 15 minut dziennie, lecz dając sobie cel, pół roku intensywnej pracy pod tym kątem, okazało się, że odbierając dyplom, przepraszam, muszę się powtórzyć, do dzisiaj nie odebrałem dyplomu, ale broniąc pracę magisterską, w Kaliwic już nie musiałem szukać pracy, tak? Nie musiałem się rozglądać, nie musiałem się uczyć pisać CV. Tak, CV, list motywacyjny. Ja nie wiem, co to jest. Do tej pory nie wiem, co to jest. Nigdy tego nie pisałem. Słyszę co chwilę, że ktoś składa podania, tak? Do 6 miejsc i czeka na telefon. Może zadzwonią. A pytanie, co zrobiłeś sam, żeby coś zmienić? I to mnie kręci w MLM-ie, że jestem szefem sam dla siebie. To oczywiście wymaga samodyscypliny, tak? Samoorganizacji. Ale to jest taka też szkoła życia. Po 4 latach pracy w Kaliwicie, w ogóle nie wiem, czy to można nazwać pracą, uczestnictwa, tak, w systemie wynagrodzeń w Kaliwicie, nie mam żadnych zwierzchników. Nie muszę wstawać o 8 do pracy. Założyłem rodzinę. Mamy małego syna 2-letniego. Możemy poświęcić mu mnóstwo Norberta, którego serdecznie pozdrawię. Tak? z którym możemy spędzić mnóstwo czasu. Możemy widzieć, patrzeć, jak dorasta. Tak? Możemy w każdej chwili gdzieś pojechać, jeśli chcemy. Nie musimy planować z półrocznym wyprzedzeniem, czy dostaniemy urlop. Ale no teraz, no może trochę Cię pokokietuję, jako Kaliwita Polska, Ciebie wpływają, czy na ile Ci kręcą właśnie te dodatkowe systemy motywacyjne. Mam tu na myśli właśnie różnego rodzaju imprezy, które organizuje firma, na które są zapraszane zwłaszcza osoby z największymi osiągnięciami, no, prawda, które najwięcej zdziałały dotychczas w firmie. Ja jeszcze jestem myślami w Antalii, w Turcji, z której wróciliśmy niespełna miesiąc temu. Tak jest. Rok temu wspaniały rejs po Morzu Śródziemnym. Na jedne z najpiękniejszych miast Europy w ciągu tygodnia czasu. 2 lata temu Portugalia, w 3 lata kilka wyjazdów, summer camp, wyjazdy integracyjne nawet, tak, jubileusze, ja uważam, to są też świetne wyjazdy. W ciągu 3 lat zwiedziłem tyle z Kaliwitą, gdzie wiem, że ludzie w moim wieku sobie nie mogą na to pozwolić. I to kręci, to oczywiście też kręci. Wspaniałe wyjazdy, wspaniali ludzie, wspaniałe miejsca. No i najważniejsze, realizacja marzeń. Działasz w Kaliwicie ile lat? Myślę, że cztery. I już nie pamiętam. Wiele osób uważa, że jesteś człowiekiem sukcesu. Jak ty oceniasz? Czy twoje dotychczasowe wyniki są dla ciebie satysfakcjonujące? Czy to uważasz, że to, co już osiągnąłeś, no to już jest to, co chciałeś w zasadzie, czy to Cię rzeczywiście w pełni, że tak powiem, satysfakcjonuje na tym etapie? Aniu, powiem Ci tak. Aby osiągnąć sukces, trzeba sobie wyznaczać cele.
każde osiągnięcie celu jest sukcesem, więc takich sukcesów małych po drodze miałem już naprawdę wiele, uważam. Ale czy osiągnąłem jakiś wielki, mega sukces już w tym momencie? Uważam, że jeszcze nie. Mam kolejne cele wyznaczone, które muszę zrealizować i wtedy będę uważał, że spełniłem się, osiągnąłem jakiś wielki sukces. Natomiast to jest ważne, ponieważ wiele osób, z którymi rozmawiam, którym proponujemy ten biznes, nie widzę tylko tego u siebie, ale też u innych osób. Problemem jest to, że ktoś próbuje, zaczyna, nie działa albo działa bardzo słabo i po 3 miesiącach stwierdza, że to nie jest dla niego. Ja też po 2 miesiącach, po 3 nie byłem ponad przeciętną, że tak powiem. Ale widziałem efekty, widziałem, że działa. Powoli. Po roku czasu był pal menadżer, tak? Ale jak wcześniej wspomniałeś, była to też konsekwentna praca. Była ta konsekwentna praca, tak jak wspomniałem, nie 5 minut dziennie, nie może jutro, nie może za tydzień, nie z tej osobie nie, bo ona może nie. Tak. Chociaż nie wiem tego. A co się okazuje, że często te osoby, które pomijamy, są najlepszymi liderami. Te osoby, z którymi boimy się rozmawiać, okazuje się, że one mają jakiś cel i chętnie by spróbowały. A my często te osoby pomijamy. Wybieramy od razu osoby z najbliższego otoczenia, często te same, które często negują nam wiele rzeczy. Tak? Ściągają nas na ziemię. Należą do 90% czy tam 80% ludzi, którzy tylko wierzą w to, co usłyszą w telewizji, to, co przeczytają w gazecie, wszędzie jest źle, dookoła tylko negatywne informacje. Czy jak oglądamy wiadomości, czytamy gazetę, czy czytamy o ludziach sukcesu? Tak. Nie, czytamy o tym, że tu jest źle, tu jest źle, tu jest kryzys, tu jest bezrobocie, tam znowu coś splajtowało. Tak, piękny temat do rozmów. Ale jak się spotkam ze znajomymi, jak się spotkasz z ludźmi, to uważ, wsłuchaj się, jak z kimś się rozmawia, że z reguły to jest cały czas krytykowanie czegoś, cały czas narzekanie. Cieszę się, że w zasadzie tak szczerze i naturalnie odpowiadasz, ale no tak podsumowując, w Twoim przypadku jakie czynniki były najistotniejsze? Czy właśnie ta głęboka wiara, czy wytrwałość, czy no taka konsekwencja, praca, czy właśnie taka odporność na porażki, prawda? Czy to wynika również z Twojej osobowości? Czy uważasz, że tego też można się wielu rzeczy nauczyć, tylko trzeba po prostu konsekwentnie pracować, jeszcze raz pracować, działać, tak jak Marek mówił, i trzymać się tych wyznaczonych celów? Czy wyznaczać cele na przykład krótkie, czy wyznaczać cele długotrwałe? Co jest według Ciebie najważniejsze? Co tak najbardziej Cię motywowało? Że tak powiem, w tych trudnych sytuacjach, bo myślę, że na pewno je miałeś. To nie jest tak, że, prawda, że ktoś jest, nie wiem, doskonało odporny i sobie zawsze świetnie radzi, mimo że ty jesteś taką osobą optymistyczną. Ale no, na pewno no miałeś te swoje takie dołki i te trudne momenty i w tych momentach co najbardziej, gdzie tak jakoś cię mobilizowało jednak do dalszego działania? Aniu, zacznę może od końca. Jak zaczynałem w Kaldwicie, powiem Ci szczerze, były takie pierwszy, drugi, trzeci miesiąc, kiedy zobaczyłem tak zwane pierwsze wyniki, tak? Bo po miesiącu można zobaczyć wynik sieci. Powiem Ci szczerze, że pamiętam jak dziś, że pisałem na czacie do mojej sponsorki Ireny Słowik, że się śmiałem, nie? Coś tam pisałem, a jakieś tam grosze, ha, 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 ha. Jak dziś to pamiętam, że tak jej pisałem. Że wydawało mi się, że to jest śmieszne, że niby, wiesz, czyli pieniądze. Ta finansowa motywacja tak. Nie jest jakaś taka, że niby, tak. Ale też drugie pytanie, no ależ potem sobie tak myślałem, no ale z drugiej strony, no mam tyle, na ile zapracowałem. Mhm. Tak? Nie miałem grupy ileś osób, set i że dostałem jakieś grosze, tak? Mhm. To było dopiero, wiesz, pierwsze pytanie, pierwsze tam komuś polecenie, jakieś tam dostałem grosze, ale okej, próbujemy dalej. Czyli nie szukałeś winy, tylko nie. Się zastanowiłeś, co ty sam możesz zrobić. Ale Ania, proste pytanie. Jeśli idziesz do nowej pracy, nikt ci od razu nie da góry złota. Ile trzeba pracować lat, aby w ogóle zacząć zarabiać więcej? O ile się uda w ogóle wskoczyć wyżej? Są osoby, które nie są w stanie przebić się do tych wyższych sfer, tak?
Są te warstwy, te warstwy, te warstwy, te warstwy. Jesteś tu albo tu. Ile trzeba takiego czasu? Lata często. I czasami po tych latach jeszcze gorzej. Możesz w ogóle stracić tą pracę. Etat. Podobno najbardziej stabilna rzecz. Natomiast sam już na studiach zawsze już szukałem, wiesz, kombinowałem, co zrobić, aby może mieć swoją firmę, tak, swój biznes, żeby być szefem samemu dla siebie. Tylko